serdecznie z tej strony Grosi. Właśnie wyjeżdżam z Lublina. Jadę na tą dolinkę u Brodowianki. Trochę pada, więc nie jest za ciekawie, ale to nic. Ja z cukru nie jestem. Branko mam odpowiednie na taką pogodę, ale tam ma być po prostu troszeczkę lepsza pogoda, więc. Więc nie rezygnuję z wyjazdu przez jakiś deszcz. Ja nie jestem chłopak z pierwszej lokatki, żeby mi się jakiegoś deszczu bał. No. Więc zasuwam w teren i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, to do usłyszenia na miejscu już. No hej, jestem już w domu, na podsumowaniu i będę wam pokazywał, co wczoraj znalazłem. Nie ma tego za dużo, ale coś jest, troszeczkę przynajmniej. Militarka, jak widać, no jak jakieś tam i drobniejsze rzeczy w małej ilości wyszły, ale bez szaleństw. Dwa pierścienie okalające, no. Taki zapalnik HZ05, kawałek, część oczywiście, proszę bardzo,
trochę czubków z pocisków. Szrapnelki. Czy to może być, nie być szrapnel, albo jakiś odłamek. No ale tak czy tak kolorek jakiś. Szrapnele. Jakaś kulka z broni czarnoprochowej zapewne. Spłonka od jakiegoś pocisku, pewnie z dubeltowy jakieś. Jak domyję, bardziej doszoruję, to będę wiedział, ale za bardzo mnie to nie interesuje, więc nie będę czyścił tego. Co tam dalej? No ten odłamek. Jakieś łuski. Dużo było takich szrotów, więc te szroty to od razu odłożyłem na bok, bo to tylko na złom będzie szło po okazaniu do kazetu. Takie coś. To mi się wydaje, że to jest z fajki. Jakiś tam dziadek palił fajkę na tej łące. O. Proszę bardzo. No i co? I zaczynamy o jakieś takie drobne rzeczy. Perelek. 2 razy po 50 groszy. Zaklejone strasznie. Nawet nie czyściłem tego za bardzo, bo to mnie nie interesuje. I tutaj najfajniejsze rzeczy. Guziczek. Carska Rosja. Proszę bardzo. Ale bez oczka, szkoda. Taki guziczek, kalesoniak. Jest kalesoniak. Dobra, jedziemy dalej. No jest, boratynka. Ale mało widać. Mało widać na niej. Zaklejona jeszcze trochę. No, słabiutko, ale jest. Będą się cieszyć w ukazecie z boratynki. Pół monety. Proszę bardzo. Niby srebrna miała być, ale to jakiś to musi być stop. To nie jest srebro. Takie typowe. Coś kombinowane było z tą monetką. Nawet nie wiem, co to za moneta. Nie kojarzę. Wieczorem poszukam. Tak dla siebie, żeby wiedzieć, co to jest. Dobra, i taki guziczek. Proszę bardzo. Ładny orzełek w kronie. Nie wiem, czy dobrze to widać. Mam nadzieję, że dobrze będzie na filmie. A. Tył jest zgięty, ale jest. No, trochę stan słabiutki, ale guzik okresowo bardzo fajny. Proszę bardzo. Taki ten guziczek. I co mogę powiedzieć? Podsumowanie. Nie jest za fajne. No nie ma teraz fajnych fantów, bo na tych łąkach tak za bardzo, jak widać, za dużo się nie działo, ale trzeba gdzieś chodzić, bo w domu nie usiedzę. A do koszenia łąki jeszcze troszkę, bo teraz deszcze padają, więc słabo. Rolnicy czekają z tym koszeniem, ale jestem cały czas w kontakcie, więc jak będą kosić, to będę się wbijał na te lepsze łoneczki, według mnie, na które coś może być fajniejszego. No i szybciej po prostu będę pracował w terenie, bo jak duża trawa jest, to powoli się idzie i męka to jest, no. A na fajnie skoszonej łące to się zasuwa z wykrywaczem. Miałem gościa na poszukiwaniach, członka Stowarzyszenia Historyczno
etnograficznego Wschód. To takie stowarzyszenie, które należy do Polskiego Związku Eksploratorów i jeden członek tego stowarzyszenia był ze mną na poszukiwaniach w roli obserwatora i sobie tam coś patrzył, jak ja sobie szukam, przyglądał się, nagrywał, pomagał mi nagrywać coś, troszeczkę filmiki i tak tam dzień minął. Kolejny wyjazd pewnie w przyszłym tygodniu, w niedzielę będę odpoczywał, poniedziałek zobaczymy, jak to będzie. Może poniedziałek, może wtorek, może środa. Tak czy tak w przyszłym tygodniu na pewno pojadę. Może już sianokosy się zaczną, zależy od pogody. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił Grocik. Cześć.